No i dobrze, co my tu mamy? Nowe zawody na czas na wschodnim wybrzeżu, live summit dający więcej nagród, to okej. Okay. Nowe pojazdy i ozdoby, nowe live summit, wrażenia tematyczne i wiele więcej. Zobaczmy. Nowe zasady dystrybucji nagród w ramach wydarzeń live summit. Wydarzenia z cyklu live summit są jak to teraz będzie wyglądać? To znaczy chyba będziemy mogli zdobywać więcej nagród, tak? Po premierze w wyniku tej obecności i projektacji zdecydowali się, że nadszedł już najwyższy czas, by zapewnić rywalizację na takim samym poziomie na wszystkim naszym graczom ze względu na platformy, jakich korzystają. Okej, wiadomo, że na PC-cie i na PlayStation jest bardzo dużo graczy, więc zdobyć tą platynę na PC-cie do tej pory było bardzo trudno. Bardzo trudno było zdobyć tą platynę. I mam nadzieję, że po prostu będzie teraz łatwiej. Oj. Ej, całkiem oderwały mi się LEDy. Oh my god. O, się wystraszyłem. Całkiem oderwały mi się LEDy od ściany, od tej temperatury. Masakra. O, się wystraszyłem. Myślałem, że to jakiś kubek mi spadł z tyłu czy coś. Rzeźnia. Jest! I o to chodziło. Progi nagród określone są procentowo. Zaklęte przyznanie wartości, największym przyznaniem, i to jest super. Do tej pory to było tak, że było jakieś 2000 czy 3000 osób musiało być w tym takim, wiesz, tej takiej puli osób, które mogły zdobyć platynę, no nie? Jak wypadłeś z tych 3000, no to to oznaczało, że jest lipa, nie? Że już nie będziesz miał platyny i tam jakichś unikalnych samochodów i tak dalej, i tak dalej. Przed sezonem trzecim było to 5%, a teraz będzie to 10%. Nie wiem, no wcześniej chyba nie było procentowo. Było po prostu sztywno 3000 osób i elo, nie? Dobra. Będzie to co miałem. Fajne jest to, bo mi bardzo ciężko było zdobyć te wszystkie rzeczy, a mam te wszystkie, wiesz, ulepszenia do samochodów, pozbierane części i tak dalej. Tu widzę, że jest kilka fajnych zmian. Bezpłatnie dodaliśmy do waszego ekwipunku kilka rodzajów opon. Chcieliśmy bowiem, by nasi gracze mieli jak najmniejsze szanse zdobyć. Ciekawe, zobaczymy. Czy będziemy mieli po prostu więcej opon? To pewnie te kosmetyczne pierdółki, no nie? Mamy chyba jakieś nowe rzeczy kosmetyczne. Nitrogranat, takie coś. Są nowe samochody. Ja lubię te kosmetyczne rzeczy, ale widzę, że tu chyba nie ma ich za wiele. Albo może nie są takie ciekawe dla mnie. Jest taki odym, jest taka niebieska opona, ale to wszystko? Coś jeszcze tu chyba powinno być. Ła, co to jest? Jakieś nowe pojazdy? Pro Racing. To chyba było już, nie? Te pojazdy z tego pakietu. Safety. Tutaj też wszystko mam oprócz samochodu. Tutaj mamy jakieś rzeczy. Nie mam tego nitra i tego neonu, poza tym takie sobie. No i tu mamy dwa pojazdy, których nie mam. Ale to nie są nowe, no nie? To są dalej jakieś stare rzeczy. Ej, a ten był wcześniej? Kurde, nie mam kasy na niego. A nie mam, 55 tysięcy kosztuje tylko. Co to za klasa? To jest Drag Race, tak? To jest do dragu, ale dziwak. Ej, on był wcześniej dostępny? Jaki dziwak. Nie, ja się chcę nim tylko przejechać, nie mogę się nim przejechać? Powinno być tu gdzieś opcja przetestuj, poczekaj. Okej. Okay. I to jest... O Jezu. On wygląda jakby był taki... stopiony. Ej, on był wcześniej czy nie? Ja go nie widziałem. Nie był dostępny. Ej, co to jest? Pokaż kamerę ze środka, jak się to robiło. Ojej! Co ja zrobiłem? Ja tu naciskam gałkę i tu mi się świeci to. To jak, aha, to jest od trąbienia, wiecie? Ła! Czekaj, ja chcę kamerę ze środka jeszcze zobaczyć. Ło! Jezu! Jest widok z kokpitu. Jak trąbimy, to nam się to zapala. Jezu, co oni zrobili za furę? No mówię wam, Decru 2 to jest taki Fortnite wśród ścigałek. To jest Ghost Rider. Samochód Ghost Ridera. Ej, kosmos.
Wczoraj oglądałem tego Ghost Ridera tak w ogóle. Damn! Silnik stagowany tymi łańcuchami. Jakie dziwne auto. Jest też nowo dodany. Co to za marka w ogóle? Pontiac GTO, tak? Coś takiego. Taki jeden z takich zwykłych samochodów po prostu. Tutaj się... Ej, wow, patrzcie, tutaj mamy obrotomierz chyba na masce za przednią szybą. Czy raczej przed przednią szybą, jak patrzymy od przodu samochodu. A taki, no nie. Może można go ciekawie przerobić. Dobra, to jest jeden. Znaczy to jest już drugi właściwie, poczekaj. A ja bym chciał jeszcze zobaczyć, czy może w tej klasie są inne nowe samochody, pojazdy. Ten już, diabel był już od dawna, no nie? Co to jest? Podobał wam się ten samochód? Nie wiem, ten był wcześniej czy nie był? Tak... Chyba nie było go. Tego na pewno nie było. Dziwaka takiego. Poczekaj. Ten był? Tego chyba nie było, ja go nie pamiętam. Ale dziwny. Mówicie, że był, tak? To jest mega dziwny. Dobra, no. Mówicie, że był, to spoko. No i zobaczmy, to jest chyba nowe Porsche. Czekajcie. Nie? To jest nowe Porsche. Powinni podawać tutaj daty, kiedy jakiś samochód się pojawił, prawda? Tutaj jakaś nagroda za summit. Ale to jest chyba nowe. Poka go. Aha, zmieniliśmy teraz kwaterę. I... O, to jest chyba nowe, co? Wejdź w opony, każdy dostał darmowe opony. Okej, zaraz zobaczymy sobie to. Ten samochód 79 tysięcy kredytów kosztuje. Tutaj możemy sobie wybrać jakiś kolorek i bierzemy go. Nie mam tej Porsche'awy tak czy inaczej, więc warto sobie ją kupić. Czy to dobry samochód, czy niedobry, to nie wiem. Jedziemy się nim przejechać, zobaczyć. To jest samochód torowy. Jakie, ej. Trochę dziwnie małe kółka się wydają z tyłu, co? Ale poszerzony. Tutaj mamy z tyłu widoczne turbo. Fajnie. I co myślicie, że to będzie dobra torówka? Taki mały się wydaje, co? Nie mamy nawet siedzenia dla pasażera tutaj. W tym pojeździe. Zobaczmy sobie widok z kokpitu. Każdy samochód w Decru 2 jest taki sam, jeśli chodzi o osiągi. Chyba nie. Nie, co ty? Jest spora różnica między samochodami, jak się już je wymaksuje. Spora różnica w prowadzeniu zwłaszcza. A przyspieszenie może faktycznie jest bardzo podobne. Dobra. Spoiler jest ogromny. Ja mam trochę zasłaniał kamerką, ale zobaczcie. Przeogromny spoiler. Jakby WRW-B był mały, to proszę bardzo, tutaj macie jeszcze większy, nie ma problemu. Zobaczmy sobie, bo mówicie, że są te nowe kosmetyczne, że każdy dostał te kosmetyczne rzeczy. Tutaj mamy osiągi do ulepszenia, to możemy sobie poulepszać. Jakieś tutaj takie włożę, żeby cokolwiek było. Pyk. Prawdę mówiąc, mało robię tych wyścigów, mało jeżdżę tych wyścigów torowych, takich typowo. Można sobie zmienić wzór, zobaczmy, czy tam gracze powymyślali coś ciekawego. Chyba już znalazłem to, co będzie mi się podobać. Kupuję za 5000, bardzo fajnie. No, długo nie musiałem szukać. No i tutaj możemy zmienić tylko felgi, niestety. Także zostawię... Aha, jeszcze musimy kosmetykę ogarnąć. Zostawię standardowe te felgi, bo najbardziej mi się podobają. No i opony mówicie, że nowe są, tak? Że Ej, faktycznie jest dużo nowych opon! Jak to tak? Patrzcie na to! Ej, jaki ten kapeć z tyłu jest szeroki, wy to widzicie? Dobra, co by tu dobrać? Ła!
Tutaj można szalone rzeczy robić w tym dekru, jeśli chodzi o tuning wyglądu pojazdów. To wygląda, ta opona wygląda fajnie. A mi się wydaje, że... A, dobra, tej na pewno nie miałem. Ta opona w sumie pasuje do kolor... Ty, co to jest? Ale fajne, czekaj, to nie jest standard czasem? W standardzie są takie właśnie sliki, nie? Tu mamy jeszcze coś takiego, o, to będzie na offroady na pewno. Fajne. Dobra, to są chyba te nowe opony, te takie co teraz wybieram. To są nowo dodane do naszych garażów, jakby za friko. A te pozostałe to już są moje, te, które już miałem. I na pewno dobiorę sobie którąś z tych takich normalnych, bo samochód mi się podoba z wyglądu. Więc może coś takiego klasycznego bym sobie dał. Tutaj nie można dystansy dać niestety do kół, no nie? Także te z tyłu są takie trochę schowane w te nadkola, to mi się nie podoba. No dobra, to mamy tą Porsche'awę stunigowaną, zobaczymy jak będzie wyglądać podczas jazdy. Tak, niektóre po prostu poddawali nowe opony dla wszystkich graczy. To są takie kosmetyczne rzeczy, za które trzeba płacić, ale tak patrzę, wizualnie nie pasują trochę te gapcie, no nie? Wymienimy sobie na inne i za moment przejrzymy sobie też nowego Motorpassa, bo tam też są nowe rzeczy. O, takie grube dawaj, dawaj takie grube. O, ale będzie super wyglądać teraz. Teraz będzie super wyglądać, zagwarantuję wam to. Uwaga. Jest. No i mamy to auto torowe, to jest to nowe auto torowe, co dodali do gry. Jeszcze jest KTM do zdobycia w Motorpassie, także też będzie trzeba sobie to sprawdzić. Czy on jest jakiś w ogóle ciekawy, czy nie ciekawy, nie wiem. A? Takie sobie autko, no... Myślę, że właśnie porównywalny do tych innych samochodów torowych. Trzeba by było zobaczyć gdzieś tam w wyścigu jakimś, jak ten samochód się spisuje, jeśli chodzi o prowadzenie, go jakoś tam dostosować i tak dalej. Ja tam mam wśród tych moich samochodów torowych kilka takich ulubionych, więc z nich przeważnie korzystam. No dobra, a teraz chodźmy, właśnie jak tam moje zainteresowania. W jednym chyba już zdobyłem samochód. Tutaj zdobyłem, no i trzeba będzie tego Hammera kiedyś zdobyć. A to się samo nabija, się nie myśli o tym. Natomiast Motorpass, zobaczmy tutaj co się dzieje. Tu są nowe rzeczy. Yeah. Dobra, to możemy sobie pominąć. I co my mamy w Motorpassie? Wróć do Motorpass, kup Motorpass Premium. Co my w tym Motorpass Premium mamy? Mamy dwa samochody, mamy masę różnych rzeczy kosmetycznych. No to tak weźmiemy, nie? Co te 150 tysięcy? Wbijemy sobie parę poziomów, to nie jest jeszcze chyba koniec. Tak, mamy nowy samochód, tego KTM-a, zaraz go sobie przetestujemy. Mamy... Ej, ten kask wygląda jak ze Star Warsów trochę, co? Atak klonów. Okej, okay, tutaj taki dym spod opon, tu jakiś dźwięk. Tutaj nowe dziwne opony, jakby tutaj jakiś neon. Tutaj mamy dodatkowe kredyty, tutaj mamy części. Tutaj mamy jakiś klakson, tutaj mamy 50 tysięcy kasy, jakieś nowe opony. Efekt nitro, lubię to, lubię sobie to dostosowywać w samochodzie. 2000, 50 tysięcy, no i samochód Pontiac GTO The Judge. Zobaczcie, takie coś, offroadowiec. I o! Co to robi? Kosmetyczny swoim domem. Ej, co to robi? Ja nie wiem, co to jest? Coś na dachu. Uuu, cały strój mamy, to jest jakby komplet z tym kaskiem. Ale to nie wszystko jeszcze. Bo mamy tu jeszcze... A, jest to... Podciula, kupowałem ten samochód, jak on jest tu do zdobycia. Boże. No są nowe furki. A co to za klasa? Nie ma napisane, co to za klasa? To wygląda jak...
Okej. Znaczy te poziomy można sobie odblokować poprzez punkty. Ja mam jeszcze 500 000, więc możemy sobie tam kupić plus 20. Taki JBL na dach? No, chyba tak. Dobra, mamy 2000, mamy nowe felgi, mamy nowy neon, 50 000 baksów. Kolejny kask. Gwiazdki motorowe. Oponki, 50 000. Tutaj jakiś dziwny neon. Po co kupowałem tą Porsche? Cholera jasna. No nie, jak tutaj jest specjalna wersja. Ech. I proszę, mam już kolejną. A tych samochodów nie można sprzedawać. No i masz, no i masz. A proszę bardzo. Zacząłem streama, miałem 26 stopni, jest już 28 u mnie. Masakra. Strasznie się mocno to wszystko grzeje tutaj u mnie, wiecie? Dobra, jeszcze musimy zdobyć sobie tego Forda. Kupimy sobie za 100 000, 10 poziomów. Dobra, pyk, 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 pyk. Luce, który kupuje sobie 20 poziomów od tak, tymczasem ja, którego nie stać na motorpass. No słuchaj, jak połączysz sobie swoje konto Ubisoft z Twitchem, no to będziesz mógł normalnie zbierać dropy teraz ode mnie. I będziesz dostawał te niebieskie punkty. Dobra, i mamy jeszcze jeden poziom. Musimy tak teraz pojedynczo kupować te poziomy. Jeden i teraz mamy samochód. Mamy tego Forda Focusa RS RX Glow Motorsport Edition. Motorsport Edition, proszę bardzo. Tutaj mamy jakieś oświetlenie na dach dodatkowe. Ojej, co to jest? Czemu to tak odstaje? No i dodatkowo mamy jeszcze taki strój. I tu mamy jeszcze wyzwania sezonowe. Normalnie jakbyśmy chcieli zdobywać ten motorpass, to byśmy mogli zrobić te cotygodniowe rzeczy. Dobrze. I mamy kilka nowych samochodów teraz zdobytych. Tak. Jest to ta Porsche i to jest też turówka. I czym ona się różni? Ona tak troszeczkę inny wygląd ma. No nie, zobaczcie na ten tył. Jest trochę bardziej odkryty, co? Jak to się fajnie świeci z tyłu. Patrzcie. Ale super. I teraz wiecie, co można zrobić? Wiecie, co można zrobić? Patrzcie. Wejdźmy sobie w personalizację. Oczywiście uderzymy tutaj. No to niestety samochód turingowy. Taki typowo torowy już. Szkoda, szkoda. Myślałem, że będzie do street racingu czy coś. Ech. Ja lubię sobie strasznie jeździć po świecie gry, więc... No trudno, trudno. I tak, personalizacja i teraz zrobimy sobie to, co lubię. Aha, pewnie wzór. Ciekawe, czy już ktoś zrobił malowanie tego samochodu. Już jedna osoba zrobiła, zobaczcie. Jedna osoba już zrobiła, jak pewnie bym teraz zrobił, to bym był jedną z niewielu osób, które zrobiły sobie malowanie do tego samochodu, no nie? Tutaj można sobie wybrać jakieś takie... Zostawimy na razie to, co jest. I tak, chodźmy w kosmetykę. Teraz możemy sobie kapcie pozmieniać. I co my tutaj damy? Może coś szalonego? Samochód jest szalony. Tutaj tak naprawdę najbardziej interesuje mnie ten wydech, bo z niego można ciekawe rzeczy zrobić. O, dajmy to! Ale super. A to nie jest czasami... No, pasuje do tego samochodu tak w ogóle, zobaczcie. Odstaje ten kapeć tam. Dobra, idziemy dalej. Dym spod opon. Jak to można przejrzeć? Dobra, dajmy ten, to na razie nieważne. Najważniejszy jest płomień tutaj. Pana mechanik, nie jest zachodniopomorski mój mechanik. Czy oglądam Bolid F1? Nie. Dobra, co tutaj wybieramy? Jak to sprawdzić w ogóle, bo bym chciał... A, czekaj, jest oglądanie, dobra. A, ja myślałem, że tu będzie podgląd. Nie ma tutaj... A jest, użyj? Ale nie ma tutaj podglądu, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Trzeba w jeździe dowolnej to ogarnąć. Ej. No dobra, zostawmy to. Teraz jakiś neon. Do tego. Dajmy coś takiego. Może wizualnie trochę poszerzy ten samochód. Okej.
To tutaj klakson, nieważne. Tu na dach możemy dać loda. To... Albo to, to mam jeszcze nowe. Jakie dziwne to jest w ogóle. Nie wiem, co tu dać, to jest samochód torowy, no. Za głupio dać mu coś policyjnego, no ale dobra. To mamy, wzór mamy, kolor możemy sobie zmienić. Na w sumie jaki? Może taki, nie ma znaczenia, dobra. I zobaczmy teraz, jak włączymy nitro, zobaczmy, co się stanie z tym samochodem. No właśnie nie pokazało się, nie wiem czemu. Dobra, patrzcie na to. Pewnie tu są jeszcze takie efekty nitra, które jakby... Ej, co? Widzicie ten neon? To nie jest neon. To sprawia, że też z boku coś się dziwnego z tym samochodem dzieje. A co? Kiedy to się tak dzieje? Czy to dym spod opon jest? Nie, tu się... Jak się jedzie z większą prędkością, to się z boku coś dziwnego pokazuje, zobaczcie. What the fuck? What the fuck? Co oni zrobili z tą grą? Ej! Co powiecie na to? Chodźmy gdzieś na... O, już zima. Już zima jest, proszę bardzo. Chodźmy gdzieś w świat. Jak tu się... O, właśnie. I pojeździmy sobie trochę. Widzieliście, jak szybko zima nastała? No dobra, chodźmy sobie. A tu na przykład, w jakieś takie inne miejsce może. Czy gdzieś tu, nie ma znaczenia. No i akurat na offroad trafiłem, trudno. Chodźmy sobie na drogę i pojeździmy trochę z tym efektem. To jest to, ta nowa rzecz, którą dodali teraz. I mamy po boku taki efekt, jakby... Nie wiem, jakby nas, jakby powietrze opływało, czy coś takiego. Dziwne to jest, no nie? Mega dziwne. No czekaj, to sprawdźmy, bo tu chyba był jeszcze jakiś inny neon. A patrzcie, teraz mam to Porsche. I to, co kupiłem niepotrzebnie, bo tutaj już mam tą edycję specjalną. Tego samego samochodu. A wygląda na to, że ta edycja specjalna z jakichś powodów ma o 1 km na godzinę więcej prędkości maksymalnej, a to generalnie chyba aż tak się nie liczy, no nie? Dobrze, to był ten neon. Czemu nie ma podglądu, podczas gdy sobie go wybieramy? To już miałem, tutaj mam, to też miałem. To ten jest jakiś taki unikalny. I on jest mega fajny. To nie kojarzę, żebym jakichś... A czekaj, to chyba jest, to jest jeszcze nowe. Może to też robi jakiś efekt? Bo nam się tutaj podczas wybierania nie pojawia, że tutaj wiesz. A weźmy sobie... Weźmy sobie to, zobaczymy, czy tutaj będzie z tego jakiś efekt. Ej, zmieniłem neon, ale... Ty, to nie jest neon! To jest chyba ten samochód! Ej, jak to jest? Patrzcie, zmieniłem neon. I to chyba nie neon tak robi, tylko ten samochód dziwaczny. Da fuck! Albo te opony! Albo te koła takie są! Ej! To jest dym spod opon? Poważnie? Poczekaj, zaraz sprawdzę. Ale dziwne, kurde. To jest taki Fortnite wśród ścigałek. Ej, może być, faktycznie. Tylko patrz, tutaj nie ma w ogóle tego podglądu, no nie? Faktycznie, dobra, to jest dym spod opon. To tutaj mamy jeszcze jakiś inny dym spod opon. Podobny chyba. Nie wiem, czy to... Czekaj. Nie, tutaj nam się z tyłu robi po prostu coś. Ale podczas... Jeszcze nie było chyba takiego dymu, że podczas jazdy nam się coś z boku pojawiało samochodu. Tutaj podczas palenia kapcia to będzie widoczne, nie? Że mamy takie płomienie. Kurde, patrz na to. Z przodu, z tyłu. Ale chyba ten najnowszy dym spod opon jest mega. Jest najlepszy chyba spośród tych wszystkich. Czekaj. Ten o. I mi się jeszcze strasznie podobała ta lawa spod kół. I tu jeszcze mamy coś takiego. Nie wiem, czy to już...
nie sprawdzałem wcześniej. Poczekaj. Tak, tutaj mamy takie jakby, nie wiem, iskry z dymem. Coś takiego. Mega dziwne, no nie? Tak, tutaj to, w tym dekronie dbają realizm, ale to nie ma znaczenia, to wiesz, to jest gra, żeby się nie bawić, no. Mi się to akurat podoba, że tak to jest zrobione, no bo jest dużo takich realistycznych ścigałek, a tutaj mamy coś takiego, wiesz, totalnie dziwacznego, no nie? I to jest jeden samochód z tych nowych. Jeszcze mam tego nowego KTM-a gdzieś. O, jest tutaj. To jest wersja Alpha Racing, tak? Dobra, dajmy sobie tutaj jakieś tam części. A, czekaj, tutaj dajmy. O, nie mam najlepszej części tutaj. Nie mam dobrych części do Alpha Racing. Będziemy musieli trochę pojeździć w tym, żeby sobie pozdobywać. O, tutaj jest coś. Pewnie będzie można tu 1000 koni mechanicznych? Gościu, w czymś tak małym? Ej! Co jest? To chyba coś nie tak. Dobra, wzór, top. Już ktoś zrobił, ma... O, wow, ale to jest fajne. Już zrobił takiego Batmana. A zobaczcie, jaki spoiler w ogóle. Wow. Dajmy sobie coś takiego. Nie ma znaczenia. Dobra, i kosmetyczne. Tutaj też możemy sobie... Tutaj warto dać jakieś ciekawe opony, bo zobaczcie, że... Uja, takie wielkie kapcie możemy, zobaczcie. Bo one będą widoczne z zewnątrz. Więc im większe, tym lepsze. Im bardziej takie okazałe, tym lepiej. No nie, bo to jest taka wyścigówka. Zobacz, jak tu odstaje w ogóle. Co to jest? Rozwalają mnie te efekty tutaj w dekru. Tutaj mamy coś takiego. No to samo, co w Porsche'awie. Te offroadowe były najfajniejsze, najlepiej wyglądały. Tu mamy, o, te. Kurde. Czekaj, jeszcze inne kosmetyczne weźmiemy sobie. Dajmy sobie to, dajmy sobie jakieś tam hardkorowe nitro. Ja nie wiem, z której strony to nitro będzie w ogóle, wiesz, wylatać z tego samochodu. Tutaj dajmy sobie to. A, czekaj, jeszcze było chyba to nowe, nie? To jest nowe. Tyle, ej, patrzcie, nie można... Czegoś tu brakuje. Aha, no na dach nie można nic władować, bo przecież my nie mamy tutaj dachu w tym pojeździe. Dobra, wychodzimy. Wybieramy samochód. Ale szeroki! Patrzcie, jaki szeroki. Opony od traktora. Ej, tutaj też mamy takie coś z boku. Jezu, jak to wygląda. Dobra, i czas na nitro. Ja pierniczę, co to jest? To nie jest jeszcze najmocniejszy tuning w tym samochodzie. Ale patrzcie, jak to wygląda. To wygląda teraz jak... asfalt, ta gra na telefony, no nie? Też takie totalny arcade. Ale się trzyma. No tak, to już są takie hardkorowe pojazdy. One mogą 4 paki cisnąć tak, spokojnie. Chyba nawet powyżej 400. No i co my tam jeszcze? Mieliśmy Focusa nowego. Tego Pontiaca GTO offroadowego. Do sprawdzenia, to musimy sobie je popatrzeć. On się fajnie to wymija. On jest mały w ogóle. Te samochody Alpha Racing, one są bardzo długie. Ten jest króciutki. Czy myślę, że w Fordzie będą kiedyś neony albo nitro? Możliwe, no. Zobaczymy. Fajne by to było w sumie, no nie? Ale to, co zrobili w The Crew, to jest pierwsza taka ścigałka z takimi, wiesz, różnymi fajnymi efektami. Mi się to podoba, dzięki temu jest unikalne. Jezu, jak to wygląda. Musimy sobie jakieś pojechać zawody w tej klasie. Jest fajnie, naprawdę. Cyk. Jak, ej, on się strasznie dobrze zatrzymuje, ten samochód. Strasznie dobrze. Fajnie nawet go zrobili. Podoba mi się. A mam wrażenie, że mi się wydechy zagrzały, bo takie czerwone są w środku, ale może mi się wydawać. To jest ten Ford Focus RS RX Glow Motorsport Edition. Kurde, te nazwy są tak zawiłe tutaj.
Ale są. No to dajmy sobie jakieś części, zobaczymy co samochód potrafi. Najlepszy teraz jest chyba Mitsubishi Lancer, taki starszy do tych zawodów, no nie? To jest taki najlepszy samochód teraz do tych zawodów RX. Możemy sobie kolorek zmienić, jakiś tam o, taki szary na przykład. Możemy oczywiście wzór sobie, o, na razie nie ma za dużo wzorów zrobionych przez graczy, bo ten samochód jest trudny do zdobycia obecnie. No i możemy sobie dać jakieś kapcie. Te offroadowe, one są chyba jakieś strasznie duże. Zobaczcie, tutaj ledwo się mieszczą na tą felgę. One tak odstają tam z tyłu, widzicie to? Jesus, ogromne są te opony. Co tu jeszcze mamy? Mamy takie coś. Dajmy coś szalonego do niego. Robimy taką odstającą felgę. A to? O kurde. Co to jest? To nie pasuje trochę do niego. Ja tam gram troszeczkę w Dirta Rally 2.0, więc wciągnięty jestem w trajdy. Zrobimy samochód ze smakiem. Dajmy mu takie felgi z coolerami. O. Pyk. I to nie wszystko. Teraz dajmy sobie dym spod opon, ten fajny boczny taki. Dajmy sobie jakieś tam szalone nitro. Na przykład to. Albo te chorągiewki takie. Czy konfetti to chyba jest, no nie? Się tak profesjonalnie nazywa. Dajmy sobie jakiś może jakiś śmieszny neon. Coś takiego, o, to będzie pasować. Tutaj możemy zmienić sobie szyby. Dajmy to niebieskie. Tutaj mamy jakieś klaksony różne śmieszne. Się gdzieś testowało. Już testuję. Nie wiem, nie działa to chyba. No i do rajdówki możemy dodać sobie dodatkowe oświetlenie na dach. Albo to, ja nie wiem co to robi. To jest jakiś cooler. Ale do czego? Jesus. Dobra, dajmy sobie to. Co się podziało w tym The Crew? No, jest hardcore, jest hardcore. No dobra, mamy ten samochód, to jest jeden z nowych. Najlepszy jest w tej klasie ten, Lancer WRC 05. To jest najlepszy samochód jak do tej pory. Może ten przebije go, nie wiem. Ogromny ma spoiler z tyłu. Zobaczcie. Dźwięk to chyba wszystkie samochody brzmią tak samo w tym The Crew. W zależności od klasy, no nie? Nie ma żadnej charakterności każdego z tych pojazdów. No i tutaj mamy taki offroadowiec. Spoko wygląda, taki niski. Ja go trochę nie widzę tak naprawdę na offroady, tylko na jakiś Pikes Peak czy coś takiego. Spinaczkę taką asfaltową. No nie? Ogromny spoiler z tyłu. Ogromny spoiler z przodu. No zobaczcie jak to wygląda. Co, coś tam w środku zostało z tego fokusa w ogóle? Zobacz. Chyba deska rozdzielcza. I trochę karoserii, co? Pyk. Pyk. Zobaczcie sobie. Czy to jest ten nowy fokus? No spoko, trzeba by było nim jakieś wyścigi przejechać, żeby zobaczyć, no nie? Szkoda, że nie ma hill climba w Dercie 2.0. W jedynce był? Chyba w jedynce był, no nie? Dobra, co my tu jeszcze mamy? To było to, aha, mamy jeszcze tego Pontiaca na Rally Ride. Mamy coś takiego. I tu mamy napęd. Na co? Na tył chyba powinniśmy mieć. Ale widzę, że w tej wersji jest też dyferencjał z przodu, więc chyba dodany jest też napęd na przód. Zobaczmy go sobie. Okej, mamy dodatkowe opony z tyłu. Nie wiadomo jak to sprawa. Chyba byśmy musieli do ściany jakiejś podjechać i sprawdzić, które koła się obracają. Znaczy generalnie można to zobaczyć w ustawieniach, ale sprawdźmy to po polsku. O, widać, że się wszystkie koła obracają, także jest to wersja z napędem na cztery koła. Bardzo fajnie nim buja. Ciekawe, czy będzie dobry.
dobrze, moi drodzy, w takim razie osiągi. Tutaj chyba mam dużo tych części, więc możemy sobie szybko ulepszyć furkę. Pyk. No wszystko sobie posprawdzamy z tych nowych rzeczy. Zrób mi to, zrobimy sobie oddzielnie, czekajcie. Na razie posprawdzamy te nowe pierdółki. Części ozdobne, proszę bardzo. Jest chyba pierwszy z tych nowych samochodów, gdzie możemy coś zmienić, a tylko kolor wnętrza niestety. Chociaż... Tak, tylko kolor wnętrza. I tutaj jakieś wykończenia dodatkowe. No generalnie słabo, no nie słabo. Bo tak przydałby się jakiś tuning wizualny, żeby tego więcej było. O, i tutaj możemy władować te offroadowe opony nowe. O, shit! Jak to wygląda? Ja szczerze mówiąc, jak widzę taki samochód offroadowy, to lubię dawać opony... O, właśnie te. Coś takiego, no nie? Bo one też są takie duże. Ale te nowe też wyglądają spoko. Dobra, to mamy. Tutaj dajmy sobie ten neon. Czy tam, dym spod opon. I... dajmy sobie to. I co my tu jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze dajmy sobie, nie wiem, to czy... Kurczę, trzeba wszystko posprawdzać. Na dachu możemy dać coś totalnie szalonego. Bo zobaczcie, my tutaj mamy właściwie dodatkowe oświetlenie na dachu. I możemy do... Jaki bezsens. Zobaczcie, możemy dodać i dodatkowe oświetlenie za tym oświetleniem. No, brawo, brawo. Kurde, możemy dać jeszcze takie niższe trochę, no nie? Dodajmy tego loda chyba. Oh my god. Co by tu? Dajmy to chyba. No i zrobione. Części ozdobne to już zrobiliśmy. I już. I to chyba tyle, no nie? To jest ostatni pojazd do sprawdzenia, jaki nam został, bo chyba więcej nie było. A zaraz sobie jeszcze sprawdzę. Pontiac, Porsche. To są wersje specjalne tych samochodów. No ale generalnie chyba takie najciekawsze, nie? Więc sobie je posprawdzamy. Wdechy jakieś z boku mamy z tyłu. I to jest na bezdroża tuning samochodu. Tutaj te dodatkowe światła możemy... Aha, możemy je tak jakby mrygać nimi. Klaksona tu nie zmieniałem. Ej, no przesadzone te tuningi są w The Crew. Ale podobają mi się, na swój sposób są ciekawe, no. I proszę bardzo, sprawdziliśmy sobie wszystkie nowe furki. Pięknie.